Dzięki. Przepraszam, chciałbym wam pokazać wykład świnki wietnamskiej. Takie są ryjki fajne. Maciorka. Są trzy czarne, jedna biało-czarna. Jeden jest wieprzek i trzy świnki. Maciorka nie jest groźna. Małe są fajne spaślaki, malutkie. Zaczynajmy sobie ładnie jeść chlebek. Co nie, Madzia? Głodna jesteś, nie? Jedz sobie, jedz. Może trochę cię lampą razi, ale nie przepraszam. O, ma wymiona, malutkie karmią. Karmi. Małe dzisiaj mają 2 tygodnie, tak? No, jutro będą miały. No, czyli jak dzisiaj oglądacie, to mają 2 tygodnie. Gdyż urodziły się w niedzielę. 2 tygodnie temu. No i 2 razy takie już się zrobiły, bo to naprawdę były takie małe szczurki. Takie fajniutkie są. Co nie, Madzia? Madzia też jest biało-czarna. O, tu jest taka ładniutka, bielutka jest. Miałem tutaj słomkę, miejsce do biegania. Fajnie się odzywają ryjki moje kochane. O, tamten jest chyba wieprzek, widać z tyłu. Jak wam mówiłem, są 3 świnki i 1 knurek. Nie podglądałem, nie łapałem ich, ale tak jak widać, to tamto na pewno jest knurek. A te prawdopodobnie są świnki. No nie denerwuj się, no. Ryjki, ryjki, ryjki. Trzeba je oswajać, żeby się nie bały człowieka. Z góry przepraszam, ten film będzie taki krótki. Następny film w maratonie będzie stan hodowli. Postaram się nagrać. Wiem, że prosicie, żebym... Każdy chce, żebym o czymś innym nagrał. Czy to o kujkach, o gołębiach, o kurach, kaczkach, czy świnkach, czy koniach, ale no wiecie, że ja nie mam czasu i nie dam rady na jednym filmie pokazać wszystkich zwierząt. Jeden film będzie na przykład o kozach, to drugi musi być o królikach, bo ktoś chciał, o świnkach, o gołębiach, więc nie dam rady od razu wrzucić o wszystkich, więc bądźcie cierpliwi, nie denerwujcie się, gdyż jak napiszecie komentarz, o czym mam nagrać, to na pewno o tym nagram w przyszłości. W przyszłości to mam na myśli za może następny odcinek lub za kilka odcinków, więc mam dużo planów na nagrywanie, no i nie mogę się z nimi wyrobić, no. Sami wiecie, jak to jest na gospodarstwie. Filmik będzie taki króciutki. O, tu jest wieprzuś. O, tam widzicie, świnka jest. Wieprzusie. Wieprzusie. Jak wiecie, się super. Madzie nie ugryzie. No, wąchasz mnie. Tak, nic nie zrobię twoim maluchom. Dobra, ten filmik będzie taki króciutki, ale chciałbym was właśnie zainformować, że wyprosiłeś Wietnamki. O, jak widzicie, tam jest wieprzek, świnka, jest czarna świnka i biało-czarna świnka. O, to można teraz widać. Tu jest świnka i tam świnka. Co nie, Madzia? No ten odcinek będzie taki krótki, chciałbym wam tylko właśnie zainformować, że się wyprosiła w końcu. Miała 4 i wychowała 4, cieszę się, że tylko 4. Już wiem, że je na pewno wychowa. No i będą szybko rosły. Nie dałem rady nagrać szybciej tego odcinka, jak wiecie, bo inny musiałem nagrać. Więc no, ja będę kończył ten odcinek. Zostawcie subskrypcję, dobiliśmy 3700 subskrypcji, bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że dobijemy jeszcze więcej. Mam nadzieję, że podoba wam się maraton. Strzelcie łapkę w górę, jeśli wam się spodobały świnki. Subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście i komentarz. Każdy komentarz czytam, każdy komentarz serduszkuję. Na wszystkie komentarze staram się odpowiadać, więc śmiało piszcie. Zauważyłem, że mało osób pisze komentarze. Śmiało piszcie komentarze. Osoby, które chciały, żebym je pozdrowił, to na następnym filmie je pozdrowię. Na tym nie miałem jak, gdyż jestem na moim, można powiedzieć, ranczu takim. Nazywamy je z rodzicami i z rodziną, to jest rancho. No i tutaj nie ma internetu, więc nawet nie przygotowałem sobie, na jakie osoby pozdrowić, więc w kolejnym filmie postaram się je pozdrowić. No.
Dobra, tak więc ja jej nie przeszkadzam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć. O, jeszcze bym zapomniał. Chciałbym dodać, że grupkę na Messengerze w niekrótkim czasie utworzę. No i jedyne zasady, jakie będą, to w jakimś z moich filmów w maratonie przez kilka sekund powiem wam, co musicie do mnie napisać, jakie zdanie, żeby dołączyć do grupki, żeby każdy miał jakieś szanse. Więc oglądajcie do końca filmy, bo nie wiecie, kiedy pojawi się odpowiedź. Tak więc oglądajcie każde filmy. W przeciągu kilku filmów w jakimś filmie właśnie będzie. Powiem wam, co możecie do mnie napisać i wtedy, jeśli to napiszecie, dodam was do grupki, żeby każdy miał szansę. Dużo osób do mnie napisało na Messengerze, że chciałoby do grupki, tak więc pozdrawiam, no i cześć.